Cześć Piotr, bardzo mi miło, że przyjąłeś nasze zaproszenie do rozmów Vivy. Dzisiaj się spotkaliśmy przy okazji promocji filmu Pokusa, który wchodzi już niedługo do kin. Pokusa powstała tak naprawdę na podstawie książki Pink Book Edyty Folwarskiej. Miałeś w ogóle w ręku? W ręku miałem, tak. Nie, ale rozumiem, że jakby jeżeli aktor dostaje scenariusz, to wykonuje pewnego rodzaju tak. Przygotowanie i w twoim przypadku... Słowo. Od razu dostałem, to był bardzo szybki projekt. Mm. Chyba nie chcę tutaj skłamać, ale nie wiem, czy nie było tak, że ktoś zrezygnował, a ja się pojawiłem jako ten backup, bo naprawdę to nie było, już te prace troszeczkę wcześniej trwały. Dla mnie ta praca była bardzo szybka nad tym filmem. Dostałem telefon od Marysi. To był właściwie telefon ratunkowy w takim razie? Nie wiem. To trzeba było się zapytać Marysi. Postaramy się. Nie rozmawiałem o tym, ale... No i zadzwoniła z propozycją, że chciałaby, żebym wziął udział w tym filmie i przedstawiła mi rolę. Akurat sytuacja była taka, że dopiero co zrezygnowałem z jednego projektu, który już był tam na jakimś etapie, nie bardzo zaawansowanym, no ale już tam poszły konie po betonie, więc i stwierdziłem, że nie, ale zrobiłem to tylko dlatego, bo poczułem, że jakby psychicznie troszkę już byłem nadwyrężony, strasznie dużo miałem projektów i po prostu tego nie dźwignąłem. Poczułem pierwszy raz, że jeżeli zrobię ten film, no po prostu nie zrobię go na takim poziomie, jakim bym chciał go zrobić, więc jakby szczere będzie wobec producentów i reżyserów, twórców powiedzieć, że przepraszam, ale ja muszę się wycofać. Zrozumieli chyba, przynajmniej kurtuazyjnie podziękowali mi. No, ja nie lubię takich sytuacji, no bo to jest stawianie gdzieś produkcji w takiej niekomfortowej sytuacji. Zresztą film się nazywa Pokolenie IKEA, chyba miał teraz, chyba już go zrobili, bo trzymam kciuki. Fajny scenariusz, fajna historia. No ale jakoś mówię, no nie czułem się na siłach, żeby wziąć w tym udział. Po czym dzwoni Marysia i jakoś po prostu decyduje się i mówię sobie, kurczę, co oni sobie pomyślą. Po prostu odrzuciłem to, a wszedłem w nowy projekt, ale nie wiem, co się wydarzyło. Naprawdę tak intuicyjnie poczułem, że muszę go zrobić. Bo tak mam czasami, że nagle ta energia się gdzieś znalazła, której nie było wcześniej. Spotkałeś się na planie z Heleną Englert. Hela mówiła o tym, że po pierwsze ona poszła na ten casting, bo w jej przypadku to był casting. Raczej tak dla śmiechu, nie wyobrażała sobie siebie w tej roli, ale potem okazało się, że faktycznie ta praca na zdjęciach próbnych pokazała, że to jest coś, czego chce spróbować. Ale też dla Heli jest to jedna z pierwszych takich większych doświadczeń. Jak to by się z nią pracowało? Muszę powiedzieć, że Helena jest mega profesjonalną aktorką, pomimo jeszcze, bo to jest kwestia czasu, na pewno małego dorobku artystycznego, jest bardzo, znaczy niesamowicie swobodnie czuje się przed kamerą. Jak pamiętam swoje początki i patrzę na Helenę, to jest po prostu dziewczyna, która nie ma granic. Mam na myśli jakby w sensie takiego, jest turbo profesjonalna, co jest niespotykane. Szczerze mówiąc, grałem z aktorkami w jej wieku, trochę starszymi i z tym profesjonalizmem bywało różnie. A Helena jest bardzo skupiona na temacie i na tym, co mamy przeprowadzić. I też słucha i ma świadomość tego, że jakby zaczyna. I pomimo tego, że jest bardzo pewna siebie, to nie ma czegoś takiego, że pozjadała wszystkie, rozumie i mówi, jak ma być. Nie, ona właśnie korzysta z doświadczenia kolegów starszych. Tak. Śmieje się, ale faktycznie jakby widzę, że bardzo szybko się uczy wszystkiego. I to było widać, więc jakby granie z Heleną było przyjemne ze względu właśnie na taki... No ona jest pro, no. I widać, że jest stworzona do tego, żeby grać przed kamerą, to chyba już we krwi ma. Ja też mam takie wrażenie, że choć właśnie nie dzieli was wielka różnica wieku, 35, Helena 22, dla państwa, którzy nie wiedzą, to chyba trochę jest tak, że to najmłodsze pokolenie, czyli wchodzące w dorosłość i w te artystyczne zawody, często tam jest jakaś taka pewność siebie, ale połączona właśnie z profesjonalizmem, z tym, że oni nie czują granic, albo nie czują się na przykład, nie wiem, tacy zawstydzeni, bo na przykład niektórzy jak wchodzą do nowej pracy, no to tak, wiesz, potrzebują trochę czasu, żeby się rozkręcić. Na pewno jest różnica pokoleniowa i to widać. No Helena nie jest wyjątkiem, poznaje, jak poznaje właśnie młodszych ludzi, to jakby to niesamowite jest to, że oni mają tą taką chęć zdobywania świata. Ja pamiętam, myśmy też ją mieli, ale było to jakoś, dużo było w tym braku poczucia własnej wartości, jakichś tam takich elementów nas, które wymagały gdzieś tam takiego dopompowania, mam na myśli właśnie, jeżeli chodzi o poczucie własnej wartości i o pewność siebie. A myślisz, że to może wynikać z tego, że na przykład nie wszyscy byliśmy wychowywani w takim duchu możesz wszystko, tylko właśnie w takim raczej... Czy rodzice na przykład mówili ci, że możesz wszystko?
Wiesz co, przepraszam, bo na przykład chyba mamy z Heleną w podobnym wieku rodziców, okay. A o ile nawet nie Helena ma starszych troszkę, więc widzisz, to nie do końca jest kwestia chyba rodziców, tylko pokolenia, w którym dorasta i jakby czasy się zmieniają i jakby czasy, w których teraz dorastają ludzie, młodzi, są zupełnie inne i naprawdę, no ja studiowałem, mi się wydaje, że to było niedawno, 2008, no ale jak sobie przypomnisz, co było w 2008 roku, no to jest przecież inny świat. Tak, że tam, ja pamiętam, że Facebook wchodził. Tak. Naprawdę, no wchodził Facebook, a teraz po prostu media społecznościowe owładnęły nami i po prostu nam świecą po oczach i tym kontentem nas po prostu zasypują. No i trochę, wiesz, no nie chcąc, nie chcąc, jakby czerpiesz z tego i to cię kreuje, więc jakby to też jest ciekawe obserwować. To też się wiąże z tym, że jakby teraz kontent, który się sprzedaje i daje widzom, jest taki poszatkowany. Są krótsze informacje, treściwe i tego jest dużo. Albo to dużo. Łapiesz, albo nie. Tak, kiedyś, na przykład teraz robię sobie demo aktorskie i pamiętam, bo zabieram się od tego dobrych paru lat, ale w końcu, nie wiem, jest taka okazja się nadarzyła, że muszę to zrobić. No i pamiętam, jak rozmawiałem z castingerami parę lat temu, no i próbowałem wykorzystać ich rady, po czym rozmawiam z ludźmi, bo nie, ale to już jest stare, ty musisz to szybciej zrobić, to nie możesz trwać 3 minuty, nikt nie obejrzy, to ma trwać 30 sekund. Ja mówię, jak 30 sekund mam pokazać cały mój dorobek? No stary, no musisz to, nikt nie przewinął cię, rozumiesz? Tam jest bach, następny. To jest straszne z jednej strony, a z drugiej jakby no jest jakaś, no chodzi o esencję, tak? Ja sam się w tym jeszcze nie łapię. No dla nas straszne i jakaś taka możliwość rozwoju, a właśnie dla młodszego pokolenia to jest jakby normalne i w tym się obracają właściwie od kiedy się pojawili na świecie. Wracam do filmu Pokusa, ponieważ ja nie chciałbym za bardzo jednak zdradzać, co się dzieje potem z twoją postacią, która najpierw potrafi zauroczyć, a potem film właśnie przechodzi w zupełnie inną fazę. Ale no nie jest tajemnicą, bo też to widzimy w trailerze, że faktycznie były też sceny intymności, seksu. Ja też o nie pytam ze względu na to, że zawsze mnie ciekawiło, jak pracuje się teraz w Polsce nad takimi scenami, bo na świecie jest to normalne, że na każdym planie pojawia się koordynator intymności, a u nas chyba jeszcze nie do końca. W tym przypadku był. To prawda. To prawda. Znaczy, to jest duża zmiana. Podchodziliśmy do tego sceptycznie na początku. Dlaczego? Wiesz co, bo zacznę od początku. Pracując nad Pokusem już przy próbach stolikowych, jakby wytworzyło się zaufanie pomiędzy nami, pomiędzy mną, Andreą i Heleną. No, mieliśmy taki trójkąt aktorski, podkreślam. I mieliśmy też grać te sceny w trójkącie tutaj w sferach intymnych w filmie. I naprawdę zaufaliśmy sobie, jakoś kliknęło między nami, bardzo dobrze się dogadywaliśmy, fajnie nam się pracowało i stwierdziliśmy, że osoba z zewnątrz, której nie znamy, która ma wejść w tę przestrzeń, no jakby nam zabrudzi i może nam coś zepsuć, zamiast pomóc. Wiesz, jakby baliśmy się tego i stwierdziliśmy, no kurczę, jesteśmy pro, jakby wiemy, co robimy. Ale Hela też była tego zdania, bo mi z kolei mówiła, że gdyby mogła być ambasadorką czegoś, to zdecydowanie koordynatorów intymności. Wiesz co, na początku, pamiętam, że chyba, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że wszyscy mieliśmy tak, byśmy... Czuliście to połączenie? Nie chodzi o to, że mówiliśmy, że nie, absolutnie, ale było to dziwne. Ja wcześniej się z czymś takim nie spotkałem i mam już za sobą parę scen intymnych w kinie i gdzieś tam wiem, jak sobie z tym poradzić, no ale do czego dążę? To było dla mnie olbrzymie zaskoczenie, bo uważam, że to jest coś, jakaś niesamowita pomoc, okazało się. To jest osoba, która ma dbać o twój komfort na planie, jako aktora, aktorki. Czyli tak naprawdę okazało się, że rozmowy wcześniej, one bardzo z takim wielkim szacunkiem podchodzi do naszej pracy i do nas. Bardzo delikatnie, ewentualnie jakieś sugestie, które dawała, to podawała je bardzo delikatnie. A tak naprawdę chodziło o to, żebyśmy my się tam poczuli dobrze i tak też było. Czyli na przykład rzeczy, które często wydarzały się, sytuacje, które wydarzały się na planie, które były niekomfortowe, to było to, że na przykład nie mówię o Pokusie, mówię o innych produkcjach, jasne, że zdarzało się, że na przykład nie wiem, mamy sceny intymne, a nie mamy zakrytych, odpowiednich przyrządów, które zakrywają strefy intymne. Tak. No i to zawsze był problem, że coś
było niedopasowane, albo nie było skrojone pod danego aktora albo aktorkę, nie było wcześniej przepróbowane, tutaj nie było takiej sytuacji. To jest jedna rzecz, druga rzecz, też taka osoba podchodzi, pyta się, czy dobrze się czujesz, czy czegoś ci potrzeba, znaczy w ogóle to jest niesamowita taka, wiesz, opieka, więc jakby okazało się, że ja będę, wiesz, jakby jesteś przyzwyczajony do czegoś, robisz coś przez lata, no to przywykłeś do tego i jakby nie chcesz zmian, ale jak okazuje się, że da się to usprawnić i to faktycznie pomaga, więc jakby totalnie jestem za tym, żeby takie osoby zjawiały się na planie, raz, dodatkowe miejsce pracy. I dwa, bardzo ważne. A dwa, naprawdę to pomaga i po prostu zamyka, no wiesz, żyjemy w takim świecie, gdzie stąd też to pewnie się wzięło, że no, zaczęło się od MeToo i od jakoś tam, wiesz, bardzo uważania na to, co się dzieje i na, mówię o granicach przekraczanych, tak. Bo ciężko jest złapać kogoś za rękę w takich sytuacjach, naprawdę, ciężko jest udowodnić, wiesz, ktoś. Dlatego te procesy trwają latami. Tak, no w końcu zdecydowano się na taką osobę na planie. Uważam, że no to jest super rozwiązanie. Wczoraj, jak słuchałem jednej z audycji radiowych z tobą, to chyba nawet się zdziwiłem trochę, jak gdy mówiłeś o marzeniach, to tam padło też hasło Hollywood. Myślisz, że pokusa na przykład może być jakimś takim przystankiem do Hollywood, a myślę o tym dlatego, że przecież niektóre polskie produkcje trafiają na tego Netflixa, wszystko się już miesza i tam po prostu ktoś może zostać zauważony. Wiesz co, powiem ci tak, absolutnie uważam, że każdy film, w którym teraz bierzemy udział i który ma szansę, żeby sprzedać się na platformę Netflixa i być eksploatowanym na inne kraje, ma szansę na to, żeby, jest szansa, żeby aktorzy, którzy w nim grają, dostali jakiś angaż za granicą. Ale robisz coś więcej, żeby to się udało? Myślę o zagranicznym agencie, właśnie o nagraniu demo na przykład. No właśnie, pod to. Robię demo, bo coś tam się pojawiło na horyzoncie, więc muszę je zrobić. Więc, bo ja zbierałem się parę lat, ale gdzieś tam nie mogłem się zmobilizować, a teraz już tak stanąłem pod ścianą, więc jakby dzisiaj właśnie przed wejściem tutaj cały czas konsultuję, które sceny mają wejść. Ma to być naprawdę krótkie i teraz się zastanawiasz, wiesz, co masz tam dać, nie? Więc jakby też konsultuję to z odpowiednimi ludźmi, żeby to wyglądało światowo i tak, no teraz tak jest, no to jest super, że jakby to Hollywood już, wiesz, nie jest jakimś odległym miejscem, sferą marzeń, znaczy oczywiście jest nadal sferą marzeń, ale jest dużo, dużo bliżej przez platformy streamingowe i przez to, że możemy pokazywać nasz kontent polski za granicą. A już przetarł szlaki, więc tak, to już jest to na wyciągnięcie ręki. I to w ciągu, wiesz, kilku lat, nie? To nie jest tak, jakby natłok aktorów, którzy zaczęli grać za granicą, jakby ta ilość. Jakbyś zrobił wykres, to nagle, wiesz, od 3 lata temu, to po prostu do góry leci, no, niesamowite. Jest. No ale pod ścianą trzeba stanąć, swoje demo nagrać, więc trzymamy kciuki, żeby pierwszy krok zrobić. Więc słuchaj, ten rok zacząłeś, moim zdaniem, projektowo od filmu Pokusa, ale wchodziłeś na niego na Instagramie takim postem podsumowującym 2022. Tam napisałeś, nawet nie mniej więcej, jak sobie napisałem, że ostatnie 12 miesięcy były pełne wrażeń, przewrotów i spektakularnych zmian. I czy dobrze jest ci w tym miejscu w życiu, w którym jesteś teraz? Wiesz co, ja podchodzę do życia tak, że wierzę w to i czuję, że coś nade mną czuwa i rzeczy, które się wydarzają w moim życiu są rzeczami właściwymi, które powinny mieć miejsce. No, z takiego założenia wychodzę, więc jakby jeżeli coś się przewraca, coś się zmienia, no to założenia... Zakładam, że jest to dobra zmiana ku lepszemu, że coś, że to jest jakiś etap i w ogóle traktuję życie jako etapy, że nie ma tego, czy coś nam się udało, nie udało. Oczywiście są małe rzeczy, które nam się udały, nie udały, ale to procentuje na przyszłość, bo to nas tworzy tak naprawdę, a żyjemy tu i teraz. Tak. No. Tak jakby coś się miało dziać, bo tak miało być zaplanowane, albo po prostu, że jest dobrze, bo tak miało być, ale jednak to my podejmujemy pewne decyzje. I na przykład w tym poście powiedziałeś, że chciałbyś teraz stawiać siebie na pierwszym miejscu. Nie zawsze tak było? Z zewnątrz może tak to wyglądało, wewnątrz nie do końca. I nie mam na myśli tutaj, wiesz, egoizmu, że ja będę teraz najważniejszy i wszystko inne. Nie, tylko mam na myśli, że jeżeli stawiasz siebie na pierwszym miejscu w każdej sytuacji w życiu i czujesz się z nią dobrze, no to procentuje na środowisko wokół ciebie i na najbliższych, na rodzinę. Więc jeżeli człowiek podejmuje kroki, z tym nie czuje się dobrze, no to ludzie wokół też nie będą się czuli dobrze, bo będą czuć te niewłaściwe wybory, które z tej osoby emanują, więc jakby no, o to mi chodziło, żeby też poznać siebie,
Znaczy, ja cały czas poznaję siebie przez mój zawód gdzieś tam i to w ogóle też trochę na tym polega moje życie, że i ten zawód, który wybrałem, tak. Który mi w tym pomaga. Uważam, że to jest najcenniejsze w ogóle, żeby tak naprawdę podczas tego życia naszego poznać siebie i gdzieś chociaż musnąć zrozumieć, kim jesteśmy, bo... Ty już wiesz, czy ciągle jesteś w połowie drogi? Nie, absolutnie. A wiesz, dlaczego jeszcze to pytam? Bo w tym wpisie też chyba był taki moment, kiedy napisałeś, że odbyłeś kilka lekcji, ale w sumie jeszcze nie do końca wiesz, w sumie, jakie wnioski z nich płyną. A z drugiej strony w jednym z wywiadów przeczytałem, że od kilku lat jesteś w terapii, no i ona... Jej celem jest właśnie poznanie siebie, czyli jakby takie dwie... To jest jeden z elementów oczywiście poznawania siebie. Ja tam się zastanawiałem, czy nie za dużo tego wszystkiego, wiesz, terapii jeszcze w filmach, naprawdę, no bo filmy są bardzo terapeutyczne. Tak. Niesamowicie, to nie żartuję. Każdy temat, którego dotykasz, to gdzieś tam jestem ja w jakiejś sytuacji, w której potencjalnie mógłbym się znaleźć, jakby obserwuję bohatera, czyli / siebie w danej sytuacji. I patrzę, jak reaguje ten bohater, czyli / ja, no i zaskakuje się czasami, więc to poznawanie siebie jest super, ale wiesz co, no, ja jestem, nie ukrywam, w momencie, w którym jakby na razie nie wiem, idę jakby tak intuicyjnie troszeczkę w to, co uważam za, słucham się ciała i tego, co mi w duszy gra. I na przykład widzę, że bardziej odpuszczam w wielu sytuacjach, gdzie wcześniej bym sobie na to nie pozwolił, bo no przecież można coś umknąć, tak? Tak, ale tak. Nie, no właśnie być może w tej ciszy, w spokoju tak naprawdę, no może właśnie tam znajdziesz siebie, albo tam odpoczniesz. To musi być równowaga, balans, a ja jestem jednak osobą dosyć ekstremalnie żyjącą. Dużo bardzo się dzieje w moim życiu. Łapię 10 srok za ogon, no i chcę być wszędzie, naraz, no bo mam wrażenie, że to życie mi ucieka, nie? I tak żyję. I nie ukrywam, że brakuje mi tego spokoju, za którym niesamowicie tęsknię, ale... Z jednej strony tęsknisz, z drugiej nie chcesz którejś sroki puścić za ten ogon, nie? Ale to właśnie to jest coś tam, jakieś zaleciałości są twoje, czy schematy gdzieś tam zaciągnięte z dzieciństwa, które cię pchają w tę stronę, ale... Właśnie ostatnio słuchając się siebie, dochodzę do wniosku, że bardzo potrzebuję spokoju. Wiesz, ta medytacja, którą zacząłem uprawiać 3 lata temu, bardzo mi też zmieniła podejście do tych spraw, ale też w pewnym momencie potraktowałem ją jako, okej, mam medytację, czyli mam 2 razy dziennie po 20 minut, gdzie nic nie robię, czyli okej, odhaczone. Tak. A później mogę zapierdzielać. To nie o to chodzi, nie? Później przestałem medytować właśnie, bo jakby podejrzewam, że dlatego, bo to się, wiesz, te światy się kłócą, to nie, trzeba się na coś zdecydować, a ja wszystko naraz bym chciał. Więc jakby no, ja jestem w jakimś procesie na pewno, no każdy jest w procesie, ale teraz czuję ewidentnie jakiś proces zmiany, też widzę je w moim życiu, fizycznie one się wydarzają, duże zmiany, co też jest super lekcją. Da się je nazwać? Czy da się je nazwać? Tak, znaczy mówię o zmianie statusu mojego związku, o rozstaniu, o nowym życiu, nowym domu i to są takie no, gigantyczne zmiany, do których człowiek musi przyzwyczaić. To też jest proces, żeby to gdzieś w tobie osiadło. Też się temu przyglądam i wydaje mi się, że w takim czasie no to bardzo trzeba też trochę wystopować, przyjrzeć się sobie, żeby móc najbliższym, czyli dziecku w tym przypadku, też zapewnić no, spokój. Łagodne przejście. Ja nie mówię o łagodnym, bo to już jest gdzieś tam, no też oczywiście, no, bo to jest ważne. To może wszystkie to, emocje związane ze spokojem, bo chyba wokół tego nie, no to chodzi o to, jak się czujesz ty, no to dziecko z ciebie ściąga, więc jeżeli ty będziesz przechodzić przez to gdzieś tam swobodnie, oczywiście w porozumieniu z drugą stroną, a tak się dzieje, no to dziecko tego nie... przejdzie to lżej. Piotr, a jak to jest, bo być może ty umiesz to właśnie nazwać, że jednak większość par, która przestaje ze sobą być, ma taką dużą emocję, ale to smutku, rozczarowania, złości, no wiesz, tych wszystkich takich negatywnych rzeczy, z którymi trzeba sobie poradzić, a jednak wasza komunikacja jest taka, że my mamy bardzo dobre relacje. Umiesz wytłumaczyć, z czego to wynika? Jak dokonać takiej pracy? No, cieszę się, że jest tak, jak jest, bo faktycznie dogadujemy się i to nie jest kwestia...
Można powiedzieć, że się też wspieramy w tym czasie. Ale wiesz co, to jest tak, ja nie czuję się predestynowany, żeby o tym w tym momencie mówić, bo to jest proces, wiesz, to jest dosyć świeże i fajnie, że tak jest, ale co jest tego powodem? Wydaje mi się, że to jest świadomość, no, świadomość tego, że i poradzenie sobie z ego tak naprawdę, z tym, że no, ludzie chcą szukać winnego i no, wiadomo, że najłatwiej znaleźć winnego po drugiej stronie, a nie w sobie. No i już jeżeli z tego założenia wyjdziemy, no to już mamy konflikt na samym początku, no, a akurat w naszym przypadku nie było winnego. Po prostu coś się skończyło, jakiś etap się domknął. Mamy tego świadomość, oczywiście nie są to łatwe emocje, które przechodzimy i pewnie to będzie jeszcze trwało, wiesz, ale mamy świadomość, że ta decyzja była najlepszą decyzją po prostu. I jeżeli tak do tego podchodzisz, to wydaje mi się, że to jest jedyne wyjście, żeby nie skrzywdzić siebie i innych. Praca aktora to nie zawsze jest tylko bycie na planie, ale też bycie częścią tej całej machiny show biznesu. I patrząc na twoje aktywności z ostatnich lat, zastanawiałem się właśnie, czy ty w ogóle lubisz ten show biznes. Wiesz co, no, lubię. Jakoś, jak widać, całkiem się polubiliśmy przez te lata. Traktuję to jako część mojego zawodu po prostu. I zdaję sobie sprawę, że każdy projekt, w którym biorę udział, jakby wiąże się z tym, że muszę się pojawić w paru miejscach. A to, czy już mnie wyhaczą stamtąd i wrzucą na plotkarskie strony, to już jest inna sprawa. No bo trochę tego nie wybierasz. Wiesz, jakby ja nigdy nie byłem osobą, która chodziła, pchała się na eventy jakieś, czy na ścianki, żeby mi robić zdjęcia, tak. A później promować. Nie, to się samo wydarzyło. Ja uprawiałem swój zawód, po czym robili mi zdjęcia i wrzucali mnie do internetu z jakichś tam powodów różnych. Bo jest chyba taki moment, po prostu w mediach kolorowych szczególnie, że oczywiście pewne tematy można filtrować, można odpowiadać na pytania według własnej intuicji i wiedzy, ale przychodzi już taki czas, że tracimy tą całą kontrolę, tak? Pojawiają się a to różne narracje, a to różne artykuły, a to zdjęcia, których wcale nie chciałeś być bohaterem. Było tak, albo dalej jest, że to wpływa jakoś na twoje samopoczucie, albo samopoczucie twoich bliskich? Wiesz co, no, z tymi zdjęciami jakoś do tej pory było tak, że wszystko było okej i zdawałem sobie sprawę, że to jest część mojego wykonywanego zawodu po prostu i popularność po prostu wiąże się z tym. Zawsze chciałem być aktorem, wiedziałem, że chciałem być popularnym aktorem. Bo tak mi się to kojarzyło, że popularny aktor to jest aktor, który gra. Koniec. Więc i to w dwie strony działa. Tak. Więc jakby nie przeszkadza mi to. No, kilka razy była sytuacja, że faktycznie ktoś przekroczył granicę. I to było takie nie... Znaczy, wiesz, wtedy masz wrażenie, że aha, okej, okay, dobra, czyli to jest to przekroczenie. Tak. I to się zdarza, bo to nie jest tak, że... No właśnie widzisz, i tutaj, bo to już wchodzimy na grunt pewien, gdzie faktycznie jest łamane prawo. O czym się dowiedziałem niedawno, bo ja myślałem, że można mi robić zdjęcia na ulicy i pokazywać moją twarz. Okazuje się, że nie. I to jest w ogóle dla mnie nowość. Mój prawnik powiedział, że żadne zdjęcie tak naprawdę w internecie, które się pokazuje nie z eventu jakiegoś publicznego albo jakiegoś wydarzenia, gdzie była prasa, czy że po prostu nie można go publikować. Koniec, kropka. Czyli wszystkie zdjęcia ze znanych nam portali plotkarskich, które są, pokazują ludzi z ulicy znanych, są nielegalne. Niektórzy dla świętego spokoju po prostu idą w taką opcję, żeby po prostu się na te zdjęcia z paparazzi umówić. Korzystałeś kiedyś z takiej opcji? Nigdy się nie było tak, że dzwoniam i się umawiam na... Nie, to jest nie w moim stylu, nie przypominam sobie żadnej sytuacji, żebym do kogoś zadzwonił. Czy w tobie przy tych zdjęciach paparazzi włącza się jakaś taka większa negatywna emocja, gdy dodatkowo na przykład twoim pasażerem jest córka? No wiesz co, wiem, że nie mogą pokazać mojej córki, bo no, to już jest... Znaczy, nie wiem dlaczego akurat tego prawa nie łamią, tak? Czyli jakby jak ty jesteś znany, no to jeszcze cię pokażą, ale osób niepublicznych nie pokazują, bo im blurują twarze. Więc dzieci tak samo, aczkolwiek no jest to, wiesz, wkurzające, bo może w ogóle nie chciałbym pokazać, jak moje dziecko się ubiera, jak no właśnie. Nic nie chciałbym pokazać. Szczególnie, że głośno o tym mówisz i nie jest tajemnicą, że faktycznie widzę, prywatność jest ważna. Siebie w różnych sytuacjach z moim dzieckiem. No, też jakoś się z tym obyłem, aczkolwiek no nie jest to w porządku, no, co mogę ci powiedzieć. To są, wiesz, jak, proszę się... Niech każdy się postawi w takiej sytuacji, no to wydaje mi się, że gdybym jakby pierwszy raz miał z tym styczność, to chyba bym zwariował ze złości.
Ale już przywykłem do tego, wiesz, jakby jesteśmy z tym obyci. To trochę jak te, to takie porównanie będzie, ale to jak te zwierzęta w cyrku, nie? Jak dostają tym batem, to są przyzwyczajone i chodzą tym, a jakbyś dzikie zwierzę uderzył batem, to by cię po prostu rozszarpało. Dokładnie. A my już tym batem jesteśmy cały czas smyrani, no bo jesteśmy w tym cyrku trochę takim. Mhm. No to nie chcę, żeby miał pejoratywny wydźwięk, no ale jest to jakiś, nie mam, po prostu no, jesteśmy na scenie, tak nas się ogląda. Mhm. No tylko najbardziej wkurzające jest to, że jak schodzisz z tej sceny, jesteś w domu, no to niektórzy jednak mają wrażenie, że nadal jesteś na tej scenie i właśnie to jest to przekraczanie granicy, które nie powinno mieć miejsca. Ja, ale podejrzewam, rozumiesz, że masa osób być może, tak jak mówisz, dzwoniła i umawiała się, żeby były, więc jakby być może to jest powód, dla którego... I tu są dwa warianty, albo dla świętego spokoju, bo mają taki temat, mają takie zdanie na ten temat jak ty, że ogólnie to nie lubią, ale już chcą mieć to odhaczone. Albo są osoby, które po prostu traktują to jako taką szansę na wybicie się, tak? Bo nie ma roli czy czegoś innego, więc no tak, może ja tak. Ja szukam trampoliny gdzie indziej. No. W tych właściwych rejonach. Każdy z nas może się określić, pamiętam takie zajęcia w szkole, żeby powiedzieć, czy jesteś tak tutaj najbardziej od pierwszego miejsca. Polakiem, mężczyzną, ojcem i tak dalej. I jak wysoko byś w tej piramidzie umieścił bycie tatą? No tak chyba top. Mocno ci to zmieniło, jakby całe życie, poza tym, że masz pewnie mniej czasu na zajętości zawodowe. Tak, ale to jest chyba na pierwszym miejscu, wiesz, bycie tatą, naprawdę. Znaczy mam na myśli, że to się tak skleiło też z byciem mężczyzną, bo to są dwa, dla mnie było bycie mężczyzną, człowiekiem może, mężczyzną, jakby to tacierzyństwo wtapia się. Wtapiło mi się w tą męskość i gdzieś tam szukam, więc jakby to jest jeden twór. Ale to jest totalnie na pierwszym miejscu, na pewno. Jak chciałbyś, żeby kiedyś mówiła o tobie twoja córka? W sensie, jakim starasz się być tatą? Obecnym przede wszystkim. Wiesz co, no to jest najważniejsze, żeby być. Żeby widziała, że jestem. Nawet jak milczymy i sobie siedzimy cicho, co też jest ciekawe, bo nieraz mówi do mnie córka, mówi, tato, ale nie mów nic teraz. Nie mów nic. Czy chcesz powiedzieć w ciszy? Tak. To ładne. I siedzimy i mówię, nie mów nic. I mamy sobie siedzieć i sobie patrzymy się na siebie na przykład, albo złapmy je za rękę i sobie spędzamy ten czas razem. No, czy jest niesamowicie, wiesz, to też to, co mówiłem wcześniej na temat tego wystopowania, no tak. To też się nauczyłem od dziecka, bo to ona mnie uczy tego. No to niezwykle, wiesz, że dzieci... ktoś ma 2 lata na przykład, dobrze mówię, czy już trzy? Trzy i z hakiem. I już potrafi czegoś nas nauczyć, no to jest bardzo ładne. No dzieci od urodzenia na przykład są w stanie nas uczyć impostacji głosu. Mhm. One są w stanie drzeć się przez cały dzień i nie zadrzeć sobie gardła. Jak? Naucz się. A jednak. Więc jakby naprawdę, no, dzieci są niesamowitymi nauczycielami. Zresztą właśnie w tym muzycznym świecie dużo jest takich rad, żeby od dzieci czerpać i się uczyć impostacji, bo one mają świetnie ustawiony naturalnie aparat głosowy. A później mamy jakieś naleciałości, czegoś się uczymy i to gardło nam się przestawia, więc to jest raz. Ale i z masa rzeczy, no, to bycie tu i teraz od dzieci to w ogóle nie, wiesz, nieocenione jest. Mamy jeszcze styczeń, więc podsumowując naszą rozmowę, zapytam, jaki chciałbyś, żeby był dla ciebie ten rok? Co sobie tam zaplanowałeś? Co jest dla ciebie priorytetem? Wiesz co, priorytetem jest jednak bycie... tu i teraz mam parę takich planów, no wiadomo, zawodowych, które chciałbym, żeby się gdzieś zrealizowały, ale chyba myślę sobie, ułożenie sobie krok po kroczku tych cegiełek życia tak, jakbym bym chciał, bo mam do tego teraz mam taką możliwość, żeby jakby po swojemu zbudować życie. I chciałbym, żeby i kolejny rok witać już w pełnym poukładaniu. Będziemy to sprawdzać, tego życzymy i dzięki za dzisiejsze spotkanie. A Państwa zapraszamy jeszcze raz 27 stycznia. Startuje Pokusa w kinach. Zapraszamy.